Cześć moi drodzy, oto kolejny meczek na Raidenie J2M2 w trybie dominacji. Od razu mówię, że tutaj fragów nie będzie jakoś specjalnie dużo, ale za to są ciekawe sytuacje. Przede wszystkim sporo starć z gościami z tego klanu oto. No to lecimy. Jak zobaczyłem tych czterech z jednego klanu, w dodatku na maszynach z trzeciej ery rodzaju Thunderbolty i tak dalej, no to już wiedziałem, że trzeba wygrać najpierw wysoki pułap. A zatem mój piorunek pędzi pod chmury, aby niecnych przeciwników przechwycić. No i proszę bardzo, już się znaleźli. Ale co ciekawe, tylko dwóch. Zmiana FM-u Raidena powoduje, że teraz się spina jeszcze lepiej niż kiedyś, tyle tylko, że przy niższej prędkości. No i pytanie, czy ktokolwiek oprócz mnie wpadł na pomysł, żeby łapać pułap? Znając życie, pewnie nie. No nie no. Jednak pomyłka, jakiś Spitfire się tam widzę wskrabał. Tylko no co z tego, skoro leci na czołówkę z P47. A teraz widzę, że na mnie ma ochotę na czołówkę. Tyle tylko, że nie ze mną takie zabawy. Ominięcie, wykręcenie i ostrzał. Ale w tym czasie zdawał drugi Thunderbolt mi wejść na ogon. One o dziwo ostatnio zaczęły się nawet nieźle kręcić. Więc muszę dokonać pewnego wysiłku, żeby sobie tam z przeciwnikiem radzić. No ale koniec końców. To przecież tylko Thunderbolt. Tutaj niestety przyleciał ten patałach w SB i mnie dźwiękiem silnika rozproszył. Myślałem, że to jest kolejny z tego klanu. Dlatego przeciwnikowi odpuściłem. Tutaj miałem chwilowego nerfa do steru wysokości. Coś ten mój Raiden tak jakoś klosowato na niego reagował przez parę chwil, które mogły być zgubne. No ale po chwili wszystko wróciło do normy. I koniec Thunderbolta był już przesądzony. Po takim początku za cel postawiłem sobie, że w miarę możliwości to ja będę na tych olo polował i ich tam wnerwiał. Ocena sytuacji, czy ola jakiegoś będę w stanie sieknąć, czy ktoś inny się nadstawi. Być może się uda. Albo Ki-61, albo Spitfire. Jeszcze nie wiem, który z nich. Ki-61. Dostał. I na pełnym pędzie jeszcze fokę ściągam, która łapała lotnisko. Tutaj dostrzegłem nadlatujących olo. No to nie odmówiłem sobie przyjemności z pizgania. Tu się do mnie w tym czasie coś zdobą przypałętać, zatem robię taktyczny odwrót z daleka od kotła nad lotniskiem, żeby na spokojnie
w ustronnym miejscu się tym łagiem zająć. Przykazuję też trochę pułapu złapać, żeby móc bez problemu zrobić spiltesa, unikając przeglebienia. Obserwowałem na radarze, że jeszcze ktoś się tam przypałętał. O, MiG-1. Jaki MiG-1? MiG-3 widocznie trochę dalej. Tego zakręcam w stronę sprawna moich maszyn, aby ktoś tam przyleciał i ich uwagę chwilowo odwrócił. MiG-3 odpuścił, ale MiG-3 nie. To bardzo duży błąd z jego strony. Kilka manewrów i siedzę mu na ogonie. Właściwie to jeden manewr. Tutaj chyba mu upitoliłem linki sterowe. No i biedaczek skończył w ziemi. A tu widzę, że nadlatują OLO. Ale o dziwo nie chcę na czołówkę. A przynajmniej nie ze mną. Wobec tego zająłem się Thunderboltem, który się odseparował i zawróciłem na Hellcata. No ale tym razem już Hellcat na czołówkę za mną poszedł. Tutaj ładnie mi się odseparował P-49, więc spróbuję wykorzystać okazję. Ale tylko krytyki bez podpalenia. Niestety z tego wektora przy jego locie po łuku nie byłem w stanie wycelować w pilota. Kiepsko widoczni byli na tle reszty przeciwników ci OLO. I w dodatku nie do końca widziałem, czym leci jeden z nich. Jeden to był Hellcat, a drugi, jak się okazało, TBF. Dopiero teraz się zorientowałem, że to jest właśnie on. A ponieważ jest maszyną mniej zwrotną, więc postanowiłem spizgać jego, bo była mniejsza szansa na to, że on mi spod luf ucieknie w porównaniu do gościa lecącego na myśliwcu. No ale cóż, jeden Raiden versus dwóch OLO i dwa gole dla mnie. No ale to tylko zaostrza apetyt na kolejne. Ale widzę, że tam na spawnie już ruszają do góry z chęcią zemsty. MiG-3 i Hellcat. Znaczy Hellcat to tak do końca nie wiem jeszcze. A nie, jednak też dzida w górę. No to cóż, trzeba się przygotować na ich przyjęcie. No, teraz już nie ma najmniejszych wątpliwości, że mają ochotę na mnie. No to podciągnę ich trochę pod mojego spawna. Ktoś tam może od dołu świecę na nich zrobi i rozproszy uwagę. Ten gościu OLO całkiem sensownie postępuje. Trzyma się dobry kilometr za tym MiG-iem 3 i pozwala mu iść na pierwszy ogień. A sam czatuje na okazję, kiedy ja się zacznę z nim kręcić, aby podlecieć i mnie zestrzelić. No niestety MiG już jest zbyt blisko, żeby go zostawić samopas. No dobra, udam, że
Nie wiem o niecnym planie Ola. I przez chwilę się z tym migiem pokręca. No i plan walki okazuje się sprawdzać. Wciągnąłem obu przeciwników w walkę manewrową, w której nie mają przewagi pozycji. Z tych dwóch przeciwników groźniejszy jest zdecydowanie ten na Hellcacie, dlatego postanawiam skoncentrować się na nim. I zostaje spizgany, a MiG-3 zostaje na deser. Niestety ratuje go koniec meczu. No tak jak mówiłem, fragów nie za dużo, bo ledwo 11, ale mam nadzieję, że się podobało, bo były całkiem ciekawe sytuacje. Do następnego nagrania, cześć!